It's a special Santa Claus from Finland, yeah? The real Santa Claus. The real? Yes, of course. Everybody knows he's from Rovaniemi, Lapland. Chciałbym podziękować i piłkarzom, i działaczom Górnika Zabrze za to, że mogliśmy właśnie przyczynić się do tego, że powstaje piękna tradycja obdarowywania z okazji Dnia Mikołaja dzieci z domów dziecka prezentami. Jest to wspólny pomysł i Węglokoksu, i Górnika Zabrze, który myślę, że jakoś już się wbił w pamięć i w tradycję wielu tutejszych ośrodków. Jeśli udało nam się dzieciom sprawić radość, to znaczy, że wykonaliśmy świetnie swoje zadanie, a po uśmiechach, po tym, jak witają i piłkarzy, i pracowników Węglokoksu dzieci, mamy jednoznaczny dowód na to, że ta nasza akcja jest nie tylko strzałem w dziesiątkę, ale też i początkiem wspaniałej tradycji, która myślę, że tu w Zabrzu jeszcze się w najbliższych latach rozwinie. No tak jak mówię, jak piłkarze tylko skończyli dzisiaj trening, to wsiedliśmy do busa i jeździmy obdarowywać dzieciaki po całym mieście. Dziś Górnik Zabrze wspólnie z sponsorem strategicznym firmą Węglokoks odwiedza zabrzańskie placówki i dzieciaki. Chyba fajna akcja, tak? Móc pomóc, móc sprawić trochę radości. No oczywiście cieszymy się, że możemy sprawić radość dzieciakom, że możemy pomóc tym, co po to potrzebują, jest na pewno się cieszymy. Robert Dadok, Robert, chyba tak fajnie w ten świąteczny, wyjątkowy okres oderwać się czasem od piłki i zrobić coś dobrego, pożytecznego, spotykając się i obdarowując dzieciaki. Ale pewnie, że tak, bo mamy te popołudnia wolne i możemy to fajnie spożytkować, tym bardziej, że dzisiaj mamy też 6 grudnia i spora ilość dzieciaków tutaj czeka na nas i też starszych, więc fajnie im troszkę radości przynieść, bo na co dzień pewnie nie mają okazji się spotykać z takimi osobami, wiadomo, tutaj związanym z Górnikiem gdzieś, którym kibicują niektórzy się dowiedzieli troszkę więcej na ten temat i mam nadzieję, że to będzie jakby młode pokolenie kibiców naszych.